Przypominamy, Dzień Kobiet już 8 marca. Zapytaliśmy przechodniów, za co tak naprawdę kochamy płeć piękną. Kto ma więcej przemyśleń na ten temat? Panowie czy panie? Pytanie roku. No za to, że jest po prostu. Za mądrość kobiet, za urodę, za wyrozumiałość, za całokształt. I za to, że są. No za ich dbałość o rodzinę, o dom. O męża, o dzieci. Za to, że są tak zorganizowane i im pomagają przeżyć. Że są dobre, dobrze gotują. Za to, że są wspaniałe, cudowne. Są, nie wiem co powiedzieć jeszcze, że opiekuńcze. Za piękno, wygląd. Może proszę pana jeszcze za elokwencję. Za to, że są pomocne, że dbają o mężczyzn, za wygląd, za to, że są tajemnicze, za to, że po prostu są. Za to, że są kobietami. Orientacja jedna. Za ich kobiecość. Za to, że są ciepłe, rodzinne, kochające, że mają takie wewnętrzne piękno. Za to, że są po prostu kobietami. Za to, że są po prostu. W naszym życiu pomagają nam w trudnościach. Za co? Za dobroć, za serce, za dzieci, że urodzą. Za to, że po prostu jest królową w domu. Ona naprawdę ma talent, który dostała od Boga. I który obdarzył i powinien mężczyzna po prostu docenić to, co robi kobieta dla dzieci, dla domu. Za ojcie. No i za ojcie. Za ojcie. Tak w zasadzie to chyba za wszystko, co tylko można. W każdym razie kochają je nadzwyczaj i bardziej, aniżeli obecnych polityków. No charakter to na pewno, tak? Szczerość może. Za to, że po prostu są. Za to, że gospodarne są. No i przyjemność w domu jest, to nie? Przede wszystkim za to, że są piękne i ładne, zawsze młode. Bez tych kobiet to byłby bardzo zły świat. Na pewno, nie wiem, za wygląd to tak mniejsza, ale mi się daje, że charakter też szczególnie. Niezależnie od powodu jesteśmy zobowiązani o nich pamiętać z okazji ich święta. Czasami wystarczy symboliczny upominek, który z pewnością sprawi im radość, a zadowolona kobieta z pewnością się odwdzięczy serdecznym uśmiechem.